Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Depki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Phoenix Wright, Ace Attorney. W ostatnim odcinku wróciliśmy na salę sądową, zobaczyliśmy w sumie co Will Powers ma nam do powiedzenia, ponieważ to, że on będzie świadkiem, wiedzieliśmy już parę odcinków temu. I odbiliśmy póki co dwie jego kwestie, dwie rzeczy, które chciał nam tutaj powiedzieć i które na siłę tutaj próbował przepchnąć, aby udowodnić, że w sumie to jest fajnie rozplanowane znowu ze strony Edgeworth'a, że tak naprawdę dobrze poszedł, chciał wskazać, że ej, był tam asasyn, a zarazem robimy to na razie tak bardzo naokoło, ponieważ szukamy tego, oni próbują to udowodnić poprzez argumentację Will Powersa, który jest człowiekiem, na którego mamy dosyć duży wpływ. I to jest fajne, ponieważ cały czas oni idą w dobrym kierunku, ale robią tak naokoło, żeby właśnie ten czas nam kupić. Przepraszam, tak jak mówiłem, to jest świetne rozplanowanie ze strony Edgeworth'a. No wybaczcie, moje gardło. The bubble was empty-handed, or should I say empty-handed? Troszkę nie ogarniam, o co teraz Edgeworth'owi chodzi, trochę nie ogarniam tej gry słownej. Wreszcie się słychać jakieś bardzo wielkie trzaskanie w tle, ale moja pralka stwierdziła, że mam po prostu pranie i 10 tysięcy rzeczy robię naraz dzisiaj, więc wybaczcie, jeśli to było słychać. Postaram się, żeby nie było to zbyt przeszkadzające w postprodukcji. W każdym razie. Okej, o to mu chodziło z tymi rękami. Czyli the boy he was wearing gloves. Okej. Which block level wants? Oh, all the other bad boys don't wear gloves like that. Okej. Nie wiem, czy to jest, w sensie, nie wiem, czemu sędzia się tak na niego akurat wkurza, bo moim zdaniem to akurat fajnie pasuje. Czemu on o tym nie powiedział wcześniej? Dlatego, że Edgeworth mu celowo przerwał. Czemu więc nie mam pojęcia, o co mogę się tutaj przyczepić. O nie rób tego znowu. Nie, Phoenix, po pierwsze. Wiesz, nie, okej, dobra, oni mówią o amerykańskim futbolu, więc nie wiem, jak tam wygląda to z piłką, ale piłki generalnie do piłki nożnej, nie mówiąc o futbolu amerykańskim, tylko o piłce nożnej, piłki nie są zrobione ze skóry, już od dawna się tego nie robi ze skóry. To jest po prostu, ta argumentacja Phoenixa jest piękna i ją uwielbiam, ona jest tak głupio śmieszna. Uwielbiam po prostu to widzieć, co on tam robi. Okej, okay, zobaczymy, co tutaj nam radę rzucić. There's second meeting. Okej, okay, jest. Właśnie teraz ucichłem na chwilkę, żeby zobaczyć, jaka będzie muzyka, ponieważ zastanawiam się, czy to już jest końcówka Will Powersa? Możliwe. Znaczy oczywiście czasami jest tak, że są dwa stage i tak naprawdę mamy sześć tych testimony od jednej osoby, ale mam nadzieję, że to już będzie końcówka. Ja bardzo mam nadzieję, że też już dążymy do tego końca, że to nie będzie specjalnie przyciągnięte jakoś bardzo w tym ostatnim fragmencie tej gry. O, proszę. I gave something to the person inside the room. O, ja chyba wiem, użyjemy kart. Kurde, nie, to nie my... Ale użyjemy karty i powiem, że to było dla Andrews. Tak, okej. Okay. Przepraszam, ja wiem, że teraz brzmi jak ostatni najgorszy człowiek, ale... Ale przecież podobno Matt spał. Podobno Andrews widziała go, jak spał. I Andrews miała kartę. I Andrews powiedziała, że ją znalazła na podłodze. Czy coś tego typu. I ona była w pokoju Mata. Okej, okay, widzę, jak można tutaj oskarżyć kogoś innego w tym wszystkim. Więc udowadniając, że on był asesynem, niekoniecznie musimy udowodnić, że to była sprawka Mata.
Da się to zrobić. Nie wiem, jestem adwokatem diabła, wybaczcie, moi drodzy. Albo diabłem w ludzkiej skórze, jak to woli. Czasami, ale da się tutaj to przyciągnąć. Tak, żeby poniekąd uniewinnić. Uniewinnić przynajmniej na jakiś czas Mata. I potem można iść dalej, dlaczego ona to zrobiła, że chciała się na Juanie zemścić i tak dalej, i wrócić do tego, czemu pani Andrews jest tą winną. Tylko znowu, no, ona nie będzie nam chciała nic powiedzieć potem dalej. Nie będziemy mogli z tym nic zrobić. Dobra. To by nie miało z drugiej strony sensu. No nie, chwila, ona wzięła te karty. O nie, nieważne, cofam to. Przecież ona wzięła te karty z tamtego pokoju. Nie znalazła jej u Mata. O, niedobrze. To byłoby jeszcze gorzej, jakby powiedziała, że znalazła ją u Mata. Uff, dobra. Niedobrze. I po co wtedy miałaby tam wchodzić? Oj, nieważne, cofam to. Myślę, że mam dobry plan w głowie, ale nie. Znaczy, to przyciągnięcie tego wszystkiego na pewno byłby nieco bardziej pomocne, ale w kontekście obrony byłby beznadziejny. Bo nie mam pewności, że za 5 minut uratują Maję, więc trzeba myśleć długofalowo, nie mam pojęcia szczerze, co mam zrobić. Nie mam pojęcia po prostu, co są tutaj zrobić z tym wszystkim. Hold it. Ask about this something, ask about the person inside. No, nie interesuje, co to było dokładnie. Kinda small. Okej, wiesz co? Nie mam pojęcia, co będzie dokładnie związane z tym wszystkim, ale wydaje mi się, że ta opcja dialogowa może nam tutaj dużo, dużo pomóc. Zrobiłem jeszcze osobę. Znowu oskarżenie o to Andrews, tutaj nie będzie miało to sensu. Okej, okay, Edgeworth chce nam tutaj coś dorzucić. W końcu może to dodać? Chyba nie bardzo. If I saw it again, I could say for sure, but I think it was some sort of wooden statue. Czy mogę zapytać o tego miśka? Ja zaryzykuję. Tak, okej. Okay. Wybaczcie, troszkę. Ja wiem, że powiem, był naciskany na pozostałe rzeczy też, ale jestem ciekaw, czy to chodzi o tego miśka. I have a feeling that something bad is going to happen once I show this. Oj, czyżbym w tym momencie przegrał? Było w sumie dosyć ciekawe, jakbym pokazał coś i przegrał przez to. No że ja chyba teraz trochę mocno przegrałem. Ale z drugiej strony, chwila. Możemy teoretycznie powiedzieć, że to temat w to wrobiony w ten sposób.
Myślę, że to nie będzie nasza dobra obrona, w sensie przy tym, ile rzeczy się tutaj składa na to, stwierdzenie, że ktoś go próbował robić, bo on nie widział twarzy tej osoby, będzie tylko grą naprawdę na czas. Znaczy, my generalnie gramy na czas, ale nam nie pomoże w tej sytuacji. Dobrze. Tak, Joe też wiedział o tym Miśku przecież. Niedobrze. No zdecydowanie musimy coś z tym zrobić i jesteśmy w bardzo niedobrej sytuacji, kurde. No rozumiem, trochę zawaliłem w tym wszystkim. Ja przyspieszyłem rozwój wypadku. Czy ja w tym momencie... Aha, nie, myślałem, że mi zostaną zabrane punkty za to, że w ogóle pokazałem tego Miśka. To było bardzo ciekawe, bo to był naprawdę długi fragment tekstu. Było ciekawe, gdyby to się okazało złą opcją. Alright, Mr. Wright, what questionable point would you like to explore further? The person who received the beer? Albo the beer itself? Wydaje mi się, że opcja numer 2, ale opcja numer 3 też mi gdzieś tam siedzi. Na razie pójdę w opcję numer 2, ponieważ my nie wiemy, kto dokładnie odebrał tego Miśka. Mówię, możemy próbować cały czas wskazać na to, że on został wrobiony. Możemy teraz pałeś zrobić? Okej, okay, czy w tym momencie jesteśmy udupieni? Czy wręcz przeciwnie, bo ja teraz to on rzucił. Okej, okay, to... To jest bardzo dobra odpowiedź, ponieważ to nam daje cały czas możliwość stwierdzenia, że to mogła być ta. Mogła być Adrian. Możemy cały czas stwierdzić, że to była Adrian. Okej, okay, czyli cały czas będziemy szli w stronę zwalić wszystko na Adrian, ale musimy uważać, żeby nie zwalić tego za bardzo, ponieważ ona jeśli nie będzie chciała bronić, to ona zostanie skazana. Niesłusznie. Okej. Okay. To da się jeszcze wyratować, ale jest to bardzo bez sensu. Tylko właśnie znowu, po co miałaby to Adrian robić, tak? Cały czas tutaj próbuję myśleć o tym, okej, okay, zwalić to jakoś na nią, ale nie ma sensu w żadnym wypadku. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to żeby próbować na siłę ją obwinić o to, na zasadzie, że ona tam była wcześniej, rozmawiała z Juanem, wyszła w tym stroju, bo nie wiem, on na przykład jej pozwolił na to, czy coś, ale to by też nie miało znowu sensu. Totalnie miałoby sensu. Z tym wtedy... Nie wiem, co miałby wtedy zrobić, jaką miałby rolę odegrać ten asasyn sam sobie? Miałby tylko zatrzeć za nią ślady po części? Nie mam pojęcia. Okej, nie straciłem HP za to, coś ciekawe. The bear itself w takim razie, może? Znowu, wróciliśmy do samych pytań, nic ciekawie nie straciłem na HP, ale spróbujmy użyć tego Miśka. Okej, to jest bardzo dobry punkt, o którym zapomniałem. Bardzo słuszny punkt.
Tak, to tyle chyba z mojego argumentu. Długo się nie utrzymał. And God was working together, so to speak. And the killer was hiding at his at Angard's mansion and as its butler. Mogło być też tak, że on się po prostu tam włamał i pracował jako on, czy tam udawał go przez jakiś czas. I mógł tam właśnie celowo to podłożyć, prawda? Chcę, że spróbujmy to zrobić na zasadzie, że ktoś go wrobił. Gorsze, że ja naprawdę nie mam żadnej innej linii obrony oprócz tego, żeby próbować wskazać, że wszyscy próbowali go po prostu wrobić. Tym. Niedobrze. Z objection. Jedyne co mogę to zrobić właśnie objection, no bo co innego, próbujemy to przyciągnąć. Próbuj mi to przyciągnąć, to jest jedyna opcja na to. W ogóle, Phoenix właśnie powiedział: "The one thing I have left is one dirty thing." Boję się, co to takiego. Właśnie chwilę, to nie ma też trochę sensu. Jak? Kiedy miałbym przekazać z powrotem tę figurkę, prawda? Czy on ma na myśli tutaj cały czas Adrian? To będzie bardzo ciężkie do udowodnienia, tak jak mówię. Ja rozumiem, to byłaby taka naprawdę ostatnia deska ratunku, żeby to przeciągać naprawdę na siłę. Ale zupełnie to nie ma sensu, czemu miałaby być to Adrian. Okej, no, jedyną opcją, jaką moglibyśmy tutaj użyć, to jest to, że Adrian była po prostu, ona celowo jakby to wszystko zrobiła inne, żeby zrzucić siebie poszlaki, żeby zrzucić siebie winę. Ona to wszystko zareportowała i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, to totalnie nie ma sensu, ja brałem to pod uwagę, ale potem miałem takie, okej, okay, wiecie co, nie, to się totalnie klei, to jest dirty trick i się z tym zgadzam, ale mam wrażenie, że to jest bardzo krucha linia obrony i to jest taka naprawdę, my z tego nigdzie nie wyjdziemy dalej, mam wrażenie. To jest to, co chciałem ja zrobić, ale mówiłem, że to jest po prostu bardzo, bardzo ciężkie do obrony ze względów czysto logiczno-psychologicznych. To nie ma żadnego logicznego sensu, czemu ona miałaby wszystkie te rzeczy wykonać, które wykonała. To co robi Phoenix, to jest robota, którą musi zrobić w tej sytuacji.
Okej. To bardzo dobrze, że Edward... Mówię, mam wrażenie, że on wcale nie gra według naszej gry, my gramy cały czas według jego gry. I tej sytuacji, on był na to gotowy w pewien sposób. Zresztą, to była też główna rzecz, którą miał zrobić dnia poprzedniego, czyli pograć z Adrian. Okej, po co miał być ten misiek? To jest też dobre pytanie generalnie. Po co miał być przydatny... przydatny zabójcy? Okej. I to miało jak najbardziej sens, to było rzeczywiście, że ona przyjdzie. Będzie czy później na nowo. Mam 10-minutową przerwę. Spoko. Okej, w 2 odcinki naprawdę wyrobiliśmy się z całą rozprawą. Od zera. Że z pierwszą częścią rozprawy. A really strong power suddenly called her away. Czyżby to możliwe, że Maya ją wezwała? Gamshu, okej. Okay. Czyżby to miało być telefon, który nas tutaj uratuje tym wszystkim? Dobrze. To jaki namiot? Cyrkowy? Czy The Killer wziął ją do tego namiotu cyrkowego, o którym myślę? Proszę bardzo. To jest. Ten system może nas uratować. Very big circus. Tak, dobra. Oczywiście to jest jeszcze stary sposób na to, że oni rysowali na mapach i tak dalej, dlatego że no w tamtym okresie w ogóle nie było czegoś takiego jak Google Maps w takim stopniu rozwiniętego, jakim jest to dzisiaj rozwinięte. I... Proszę bardzo. Mamy bardzo ważną poszlakę ze strony Mii. Najgorsze jest to, że tak naprawdę jeśli Gamshu i ta policja zacznie się tam, po prostu zjedzie się w ten obszar i zacznie tam w ogromnej ilości poszukiwać i nie wiem, mieć na sygnałach czy cokolwiek, to się może bardzo, bardzo, bardzo źle skończyć. W sensie, może The Killer poczuć, powiedzmy, jakby to nazwać, mógłby poczuć lufę przy skroni i po prostu stwierdzić, okej, ja to pierdzielę, trudno, pozbywam się Mai i uciekam. Oczywiście byłoby to dla niego bardzo, bardzo złe, no ale w tej sytuacji nie miałby za bardzo wyjścia. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, moim zdaniem przeciągnięcie tej rozprawy nie jest aż tak ważne, w sensie nawet po zakończeniu jej wsiadanie paru godzin dodatkowych mogą być dla nas kluczowe. Jedyne co, to nie mogliby pozwolić nam Mattowi na skorzystanie z żadnego rodzaju telefonu. Póki nie uratowano by Mai. Jeszcze mamy, moi drodzy, chwilę, więc przejdziemy jeszcze przez fragment tej rozprawy.
przychodzi Adrian ponownie, po raz drugi, na dobrą sprawę. Też ciekawe. Jakimś cudem ona go widziała i gdzie? Okay, because of its complexity, if you don't know the order, you can't open the bear. Co znaczy, co tak naprawdę się znajdowało w środku tego miśka? Ponieważ było powiedziane, że to było jewelry box. Prawda, że tam można było wsadzić bardzo mały przedmiot. Co w takim razie zostało tam wsadzone? Co było w środku? Skąd ona wie, że to jest to? Czyżby ona sama podarowała to Juanowi? Znowu właśnie to, jakby oskarżenie i byłoby jeszcze bardziej nielogiczne, nie miałoby to totalnie sensu, dlaczego by to zrobiła, ponieważ wszystko przez to wskazuje na nią bezpośrednio. Próbujmy dalej. O proszę, ona zna kombinację. Boy, it's new toy. Nie sądzę, się tym bawi teraz. Okay, ja mam pytanie, skąd ona to wie wszystko? O właśnie. To jest to pytanie, które cały czas zadawałem. I was the one who bought it. No i właśnie, i teraz przez to jeszcze bardziej logiczne byłoby, po co miałaby w takim razie prosić, żeby tamten jej to przyniósł. Chyba że ona celowo coś wsadziła do tego miśka, dała tego miśka Juanowi. I to miało być tak, że ten zabójca w tym miśku znajdzie coś bardzo ważnego, co będzie mu przydatne. Później. And the two of us, Juan and myself. Bardzo by punkt rzuciła. Ja mam pytanie, co znajdowało się w środku cały czas? Okej, okay, mamy jedyne co to update tutaj. Czyli chyba nie będzie trzeba wskazać żadnej sprzeczności w tym wszystkim. Przynajmniej póki co. W tym zeznaniu. Now what is inside the box? To jest interesujące, że jest jedynie co teraz znajduje się, co znajduje się w tym momencie w tym pudełku. Może być bardzo, bardzo interesujące. Czyżby tam miała być notatka? Notatka... Celest? To by było zaskakujące. Może nawet nie tylko notatka Celest, a coś więcej.
czyżbym miał rację? Tak, okej. Okay. Czyli tam przez ten cały czas była ta notatka. Czyli znajdzie w takim razie okej, okay, bo to daje teraz bardzo dużo pytajników. Skoro przez cały czas Adrian szukała tej notatki, to czy ona nie wiedziała, że Juan ją trzyma w środku tego miśka? Czy może była tego świadoma? Tylko z tego powodu nigdy nie dowiedziała się, co jest treścią. Może kłamała, zobaczymy. Okej, okay, to się robi coraz ciekawsze. Czy ona wiedziała, co było na notatce? Gdzie ona naprawdę przez dużą część czasu kłamała, jak dobrze rozumiem. A przynajmniej wiedziała, gdzie jest notatka dokładnie. A nigdy nie chciała jej zdobyć. Nigdy nie pokusiła się o to, by ją zdobyć. Dokładnie. To też jest pytanie, które chciałbym zadać i na które chciałbym poznać odpowiedź. Czyli co jest tam napisane. I w tym miejscu, moi drodzy, zrobimy sobie zakończenie. Przepraszam, ja wiem, jesteście pewnie teraz tacy lepki, mogłeś nam chociaż pozwolić to zobaczyć. To zobaczymy w następnym odcinku. Jestem bardzo ciekaw, co znajduje się na tej notatce, a wydaje mi się, że to będzie na tyle duży zwrot akcji, czy na tyle interesująca rzecz, że to wymaga poczekania do jutra. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, padnie się niskora, przepraszam, ja się tutaj uśmiecham, ponieważ wiem, że będziecie chcieli mnie rozszarpać na strzępy. I zaraz uważam, że to jest jeden z lepszych cliffhangerów, żeby sprawić, żebyście wrócili na następny odcinek. Zostańcie patronami na Patronite albo... pokażę, dotykajcie się do rozwoju kanału. A ja tymczasem będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, do następnego, moi drodzy. I na razie.